wulkan, człowiek dynamit, wybuchowa, ale w pozytywny sposób, wybuchowa, jeśli chodzi o pomysły, o kreatywność. Człowiek, który nie usiedzi na jednym miejscu, to jest zaprzeczenie jakby wizerunku urzędnika. Marta Krzyżak odpowiada za zarządzanie kryzysowe w powiecie lubelskim. W 2019 roku koordynowała akcję ratunkową na obszarach zniszczonych przez trąbę powietrzną. Zobaczyliśmy zniszczenia budynków gospodarczych, budynków mieszkalnych, powybijane szyby, porozrzucane drzewa. Drzewa leżały jak zapałki na drodze, pozrywane linie energetyczne. Najgorsze było to, że zbierała się kolejna burza. Zbierał się deszcz i te budynki, które miały uszkodzone dachy, były zagrożone zalaniem. Była tak uprzykrzna, że właściwie stwierdziliśmy w pewnym momencie, że rzeczywiście, no nie mówiąc o tym, że rzeczywiście tym ludziom należało się pomóc jak najszybciej. I zorganizowali się, więc ona mobilizowała do tego, nie ulega wątpliwości. Gdy wybuchła epidemia COVID-u, Marta Krzyżak podjęła prekursorskie działania na rzecz ograniczenia fali zakażeń. Utworzyła pierwsze w Polsce miejsce kwarantanny zbiorowej. Personel w pierwszej kolejności tego szpitala nie wiedział bardzo, co ze sobą zrobić. Polecenie było tak, że musimy te wszystkie osoby, które miały styczność z tym pacjentem, musimy umieścić w kwarantannie. Pani Marta wprowadziła procedury, które później były wykorzystywane w województwie lubelskim, a później w całej Polsce. Marta też koordynowała kwestię tworzenia punktów, w których uchodźcy mogliby znaleźć dach nad głową. Jednym z takich miejsc było miejsce zakwaterowania dla uchodźców głuchoniemych. Marta Krzyżak nie tylko organizuje pomoc materialną i leki dla uchodźców z Ukrainy, lecz także pozyskuje sprzęt medyczny, środki finansowe oraz samochody dla powiatowych drużyn Ochotniczej Straży Pożarnej. Wierci dziurę w brzuchu wszystkim, których zna, żeby te pieniądze trafiały do szpitala w Bychawie, tak jak trafiły właśnie na zakup USG dla kobiet. To niezwykle istotny zakup. To osoba zaangażowana społecznie. Działa na rzecz dzieci, seniorów i potrzebujących. Organizuje też wydarzenia o charakterze patriotycznym. Nawet jak już wróci z pracy, to jest kolejka osób do niej i nawet o 23 potrafią się pojawić jakieś osoby, które potrzebują od niej pomocy. No, cały czas siedzi na telefonie, to też mogę powiedzieć o mamie, nawet jak są wakacje. Czasami bywam zazdrosna, może teraz już mniej. Jak byłam młodsza, to mocniej to odczuwałam, że jednak gdzieś tam potrzebowałam porozmawiać z mamą, czy miałam jakiś problem, ale trzeba było poczekać, odłożyć to, aż znajdzie chwilę dla mnie po prostu. Na początku może to nie było takie dla mnie najlepsze, bo uważam, że w administracji kreatywność jest niekoniecznie potrzebną cechą, ale ta cecha Marty Krzyżak, ta właśnie kreatywna, okazała się niezwykle cennym klejnotem.